Witam serdecznie, drogie wodniki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię Wam przygotowało na ten tydzień. Jakaś strata. O co to chodzi? Co to za strata? Trójka mieczy, coś tracimy, coś serducho boli. O coż to chodzi? Strata pieniążka, strata zarobkowania, nie wiem, o co chodzi. Strata jest związana z finansami, moi drodzy, ewidentnie. Tu jest pokonanie czegoś, samotność. Samotność może nie z wyboru, bym powiedziała, ale takie złe nastawienie otoczenia. Powiem tak, moi drodzy, trójeczka, to tak jakbyście się pogrążyli troszeczkę niepotrzebnie w takim... Złe macie karty, bo macie same najgorsze karty. Macie dziesiątkę mieczy, macie wieżę do góry nogami, macie trójkę mieczy w pozycji stałej i macie to wszystko, jest tak naprawdę przy zdrówku, ale wydaje mi się, że jest to troszeczkę subiektywne z tego względu, że jeżeli, powiem tak, dla tych, którzy pracują w służbie zdrowia, dla tych z wodników, no to tutaj jest jakaś awantura, awantura o pracę, awantura o czas, awantura o niebyć, czyli jesteście bardzo samotni w tym, jesteście przeciążeni, to tak jakby przełożeni zrzucili bardzo, bardzo dużo tutaj energii na Was, tak naprawdę czegoś niedobrego by zwalili, słuchajcie, na Was. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o sprawy materialne, to tak, jesteście po jakiejś stracie materialnej, tak, po jakiejś stracie materialnej, po odejściu, po rozejściu, po rozejściach jesteście samotni, czyli jesteście po rozwodach, ale nie ma tutaj rozstrzygnięć w tym tygodniu, nie widzę żadnych rozstrzygnięć, natomiast macie bardzo wisielczy humor, moje drogie wodniki, niepotrzebnie, z tego względu, że tak, idzie jakaś trójeczka denarów, idzie król denarów, dziesiątka denarów, przez cały tydzień będzie Wam przyświecało, że nie tracicie, a Wy macie tak jakbyście mieli, to tak jakbyście mieli gdzieś tam w podszyciu, gdzieś tam pod to główko, by tam gdzieś tam te licho podpowiadało, a ja to stracę, a ja to nie będę, a ja to jestem samotny, samotna, a coś tam. Ja myślę, że bardziej obserwujcie, bo tutaj mamy dwie karty obserwatora, że jesteście i Wy obserwowani i Wy w tym tygodniu strasznie mocno obserwujecie i powiem tak, słowa, które Wy powiecie, pamiętajcie, żeby były uczciwe, szczere, do bólu szczere, bo tak naprawdę, jeżeli coś będziecie mówiły, to uważajcie, co mówicie, bo jeżeli nie będą to szczere słowa, to obrócą się przeciwko Wam, które stworzą, że będziecie bardzo, bardzo samotni i w jakiś sposób zostaniecie odcięci od finansów, nie wiem, o co chodzi, ale tutaj to już Państwo do siebie dopowiedzcie. Natomiast jest też coś takiego, że jeżeli to Wy kogoś obserwujecie i widzicie, że jest tu niegodziwe postępowanie, wydaje mi się, że w pracy, to myślę, że zostawcie to dla siebie na ten tydzień, nie wypowiadajcie takich kwestii z tego względu, że no, możecie być o coś posądzeni, posądzeni, że wychodzicie przed szereg, więc wydaje mi się, że zatrzymujemy pewne rzeczy dla siebie. Ogólnie nie powinno być jakiejś straty, aczkolwiek coś się u wodników w tym tygodniu zadziewa takiego, że izolujecie się, odchodzicie w jakiś sposób od ludzi, od przyjaźni, od znajomości, skupiacie się na obserwowaniu, na przyglądaniu się, być może troszeczkę, bo to jest taki jedyny znak mi tutaj się pokazuje w tym naszym horoskopie w tym tygodniu, że słuchajcie, jesteście tak jakby nastawieni, tak jakby wszystko, co z zewnątrz, tak jakby się przyklejało do Was, musicie się z tego trząsnąć, moi drodzy, bo inaczej do tego przede wszystkim podejść, bo nie prowadzi to do niczego dobrego, bo tutaj jest jakieś, jeżeli dla tych, którzy są chorzy, no to jest tak, wyszedłem z czegoś, z czegoś się budzę, coś ciężkiego przeżyłam, i obserwuję teraz, co się dzieje ze mną dalej, takie wyjście. No, powiem tak, wiele wodników, szczególnie dla tych, którzy są po jakiejś tam stracie, czują się bardzo samotni, no to chcę powiedzieć, że obserwujcie, bo życie będzie toczyło się dalej i ono tak naprawdę przyniesie Wam coś dobrego, czyli przyniesie dobre emocje, moi drodzy. Nie,
Ciężko, powiem Wam, wyczytać coś bardzo pozytywnego z tych kart dla Was, drogie wodniki, bo to tak jakbyście się zamykały, co by Wam nie powiedział, kto by Wam nie powiedział, co by się nie zadziało, to nie jesteście otwarte w tym tygodniu, nie będziecie chciały być otwarte na to, co do Was dociera dobrego, pozytywnego, natomiast to, co będzie złe, to tak jakby Was aż wręcz obklejało i tak Was zamykało w tej samotni, w tym wszystkim. Nie dajcie się temu, nie dajcie się temu, bo jest taki ta dziesiątka denarów, czyli macie przyjaciół, macie znajomości, są ludzie, którzy Was obserwują, którzy są za Wami gdzieś tam, czyli nie dzieje się tak, nie powinno się zadziać nic złego. W każdym bądź razie będziecie kreatorami, moi drodzy, z swojego losu w tym tygodniu, niesamowicie mocno chcę powiedzieć. Cóż jeszcze, bo tutaj jeszcze bym tutaj dodała, no jest Wam, jest tutaj takie myślenie, myślenie o rodzinie, myślenie o dzieciach, myślenie o takim otworzeniu, o przyjeździe, czyli coś o utraconych jakichś szansach, no będziecie miały bardzo melancholijny tydzień, moi drogie wodniczki, ja myślę, że tutaj warto się skupić na tym, na kreowaniu, bo macie w energii, macie, karta krzyczy, że jeżeli nie zaczniesz czegoś tworzyć na nowo, nie skupisz się na sprawach zawodowo-bytowych, typowo zawodowo-bytowych dla rodziny, dla siebie, dla rodziny, no to możesz ponieść stratę, bo ta trójka mieczy mówi o tym, że jest ta strata, może zaistnieć, tak? I to krzyczy najbardziej. Obserwuj, drogi wodniku, obserwuj, nie odzywaj się, obserwuj. Nie mów fałszywego świadectwa, tak jak to się mówi, ale też jednocześnie, jeżeli ktoś powie przeciwko Tobie fałszywe świadectwo, to obserwuj, nie odzywaj się, nie mów, tylko obserwuj, bo widzę, że tutaj moje wodniczki w tym tygodniu jakoś tak do depresyjnie same, słuchajcie, karty się tu pozbierały przy Was, jakieś takie ble i tutaj Wasze, ale macie druga, tak, jedna część jest przepiękna, czyli taka podwójna osobowość wodnika w tym tygodniu, że jest takie mierzenie się ze złym, przyklejanie złego, a z drugiej strony takie stawanie, słuchajcie, nie zabraknie Wam niczego. Nie zabraknie Wam niczego, natomiast powinniście iść tak naprawdę za głosem serca, a nie za głosem tłumu, o tak bym powiedziała. I tutaj, ale będzie to taki tydzień troszeczkę taki, wydaje mi się, melancholijny, takie wejście, a może to jest potrzebny tydzień, jest to taki tydzień katarzis, takiego oczyszczenia będzie Wam potrzebny, bo to jest taki typowy, wiecie, może się dużo zadzieć różnych rzeczy w Waszym życiu, które spowodują, że troszeczkę się wyizolujecie i będziecie obserwowały otoczenie tak naprawdę gdzieś tam z boku, a nie uczestniczyły w tym, co się dzieje w tym życiu wspólnym. Tak, także tak to widzę, moje drogie wodniczki, w tym tygodniu. Po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna widzę taki horoskop u Was i tutaj, no cóż, no czasami może taki tydzień jest każdemu z nas potrzebny, moi drodzy. Ale główka do góry kończy się bardzo ładnie, piękną energią, dziesiątką denarów, królową denarów, królem kielichów i igienkiem kielichów, czyli tak naprawdę jesteście, czyli wyjdziecie z tego i wejdziecie w bardzo pozytywną energię, czyli no, głowa do góry, moi kochani. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Hej, pa.